Dzień dobry, kochani, witajcie. 17 września, mamy wtorek, a ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście, że codziennie poświęcacie chwilę tutaj, aby posłuchać tego, co chcę Wam powiedzieć, aby wesprzeć Waszą duszę, aby pokazać, że nie jesteśmy tutaj sami, że mamy całe zastępy anielskie, całe zastępy istot świetlistych, które stoją za nami. Mamy przeróżne narzędzia, którymi możemy się posługiwać tutaj na tym świecie. Mamy kroniki Akaszy, które nam podpowiedzą. Kochani, zapraszam na sesję. Znajdziecie w opisie filmu link, znajdziecie w opisie filmu adres mailowy, przez który możecie się ze mną skontaktować. I w kronikach Akaszy dowiemy się wszystkiego. Słuchajcie, to jest zapis naszej duszy. Tam jest zapisane wszystko. Wszystko, co było, wszystko, co jest, z planem na przyszłość. Często jest też tak, że osoby, które przychodzą na sesję czytania kronik Akaszy, biją się z myślami, czy wybrać tą drogę, czy wybrać tą drogę. Czasami też przychodzą i która jest moja droga. Tak na skróty się nie da, wiecie? Jaki jest cel mojej duszy? Wyjdzie to w czytaniu, jak najbardziej. Ale tak przyjść, zapytać się, jaki jest cel mojej duszy? Wtedy mistrzowie odpowiedzą taki, taki, taki. Okej, dziękuję, zmieniam swoje życie, pójdę swoim celem. Wiecie co, to byłoby za proste. Przecież to tak się nie da. Ja też tak nie lubię prosto. Czasami są pewne rzeczy, które można zrobić na skróty, sobie pomóc, się wspomóc i właśnie takimi są kroniki Akaszy, ponieważ mamy jakiś plan, mówimy tak, czy taka droga jest dobra dla mnie, czy ta droga jest dobra dla mnie, czy to jest mój cel, czy powinnam iść tędy, czy powinnam się zająć tym i wtedy dostaniemy odpowiedź, wtedy mistrzowie nam powiedzą, nasi opiekunowie, wtedy też tam będą stać i też będą nam mówić, ale moi drodzy, lepiej, wiecie, kiedy my tą drogę sami odkryjemy, wspomagając się wskazówkami, które dostajemy. Na przykład numerologia. Ostatnio, słuchajcie, z numerologią się zakochałam. Ale kiedy wdrożymy też, słuchajcie, to przecudowne nasze Jam jest. Jest grupa na Facebooku już otworzona, więc jak macie ochotę, to poszukajcie Saint-Germain Polska, Jam jest. I sobie znajdziecie tą grupę, tam powoli zaczynamy działać, za chwilę się rozpędzimy, ale kiedy sobie powiemy, że Jam jest otwartością umysłu, Jam jest siłą i mocą dążącą do celu mojego duszy, to tak się zadzieje, te kierunkowskazy będą nam się z naszego wewnątrz pokazywały. Tam jest wszystko zapisane, tam mamy, wiecie, taki twardy dysk, gdzie się wszystko zapisuje i właśnie kroniki Akaszy to jest ta nasza baza danych. To jest taka księga, gdzie jest zapisane wszystko o naszych poprzednich wcieleniach, o naszych przodkach, o osobach, z którymi mamy kontakt. Zapraszam z całego serca. Gdzie kroniki Akaszy również dla zwierząt czytamy. Czytam również kroniki Akaszy dla biznesów, jeżeli ktoś chce otworzyć firmę, bądź ma tą firmę i nie wie, co zrobić, bo coś nie idzie, coś tutaj się zastanawia, a może tak, a może tak, więc warto naprawdę, tak jak powiedziałam też już wcześniej, możemy zrobić całą sesję. Sesja trwa około 1,5 godziny, czasami się przeciągnie do 2, czasami kończy się na godzinie. Cena za sesję to jest 305 zł, bądź w euro 71 euro. Ale też, kochani, można zadać jedno pytanie i wtedy ta cena jest zupełnie inna, ale też pamiętajcie, że nie zawsze formą wymiany energii, bo to jest forma wymiany energii, najprościejsza, najłatwiejsza. Ty mi powiesz, ja ci zapłacę, ale kiedy nie ma tych środków, nie ma tej energii akurat, bo jest przeznaczona na coś innego, to nie czekajcie, po prostu możemy sobie zrobić inną formę wymiany. Także ja jestem otwarta na wszelkie propozycje, moi drodzy. A karta na dzisiaj, Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania. Zobaczcie, jak Michał Archanioł współpracuje ze mną. Widzicie? Rozmawiając o tym wszystkim, co mamy w środku, żeby słuchać tego swojego wewnętrznego mistrza. On nam wszystko powie. I kiedy się dowiemy tego, to będziemy wtedy mieli ten taki cudowny efekt. Aha, takie, aha, no tak, no tak.
No tak. I proszę, pomagaj mi wyraźnie słyszeć, widzieć, czuć i znać Boże wskazówki, o które prosiłem i modliłem się. Pozwól mi trzymać moje ego z boku, abym przepełnił się Twoją mądrością dla mojej własnej korzyści i dla tych, którzy są wokół mnie. Wiecie, jak też jest? Często jest tak, że jak idziemy drogą naszej duszy, to nasze ego nam taki strach tutaj może załączyć. Nie, nie, nie idź, nie idź, nie idź. Oj, nie idź, nie idź, nie idź. Ale ten strach to jest taka wewnętrzna blokada. Ale kiedy czujemy strach, bo strach też jest dobrą podpowiedzią, wiecie, dzięki temu, że czujemy strach, to nie wejdziemy do ognia, bo my się go boimy. I warto też nauczyć się, czy to, co czujemy, to jest ekscytacja. Ja miałam ogromny z tym problem, wiecie? Na początku, przed moimi live'ami, ja myślałam, że ja się boję. Ale nie, to była taka ekscytacja. To było zupełnie inne odczucie w środku, niż faktycznie odczucie strachu. Ale to musiało mi pokazać wtedy, kiedy się naprawdę czegoś strasznie bałam. Kiedy się bałam, to sobie zapamiętywałam uczucia. Bardzo obserwowałam swoje ciało. Bardzo obserwowałam siebie. Notowałam to, wiecie? I tak sobie myślałam, kurczę, przecież to było inne uczucie. Tu mam ścisk, tu mam taki zgrzyt, a tu nie, tu czuję takie gilanie wewnętrzne, gdzie to zupełnie inaczej było przeze mnie odebrane. Przyjrzyjcie się temu, przyjrzyjcie się, bo to wewnętrzne nasze podpowiedzi są najważniejsze. Ruszam też z kursem czytania Kronik Akaszy. On zacznie się zaraz na początku października. Pierwsza grupa jest już prawie gotowa. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam jeszcze. Napiszcie też do mnie na Czas dla Duszy. I będę pokazywać, jak wchodzić do własnych kronik Akaszy, jak je odczytywać, jak odróżnić informacje z kronik Akaszy od informacji, które dostajemy, tak tutaj, wiecie, tak intuicyjnie, bo to są bardzo podobne, ale nie zawsze takie same. Kiedy posługujemy się kronikami Akaszy, kiedy wchodzimy, czujemy bezpieczeństwo, czujemy prowadzenie. Kiedy coś nam się przydarza, kiedy czegoś doświadczamy, to wiemy, że dostajemy też odpowiedź, że to jest taki plan, że przetrzymaj, to za chwilę zacznie się kończyć, albo za chwilę się skończy. Ale też co, moi drodzy, w kronikach Akaszy jest tak, że kiedy coś robimy, to robimy to zupełnie inaczej niż bez pomocy w niebo wstąpionych mistrzów. To jest, kochani, nie do opisania. To jest to, kiedy mają nawet przyjść goście. My nie mamy w domu nic i dostajemy takiego, wow, przecież słuchajcie, mam to, 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 zrobię szybko taką sałatkę, zrobię to. To jest też nasza kreatywność. Ale to też są podpowiedzi, kiedy idziemy i szukamy. Ja to zawsze mówię w sklepie budowlanym. Jak mój Paweł ze mną nieraz idzie i czegoś szukamy, ja mówię, poczekaj, chodź. I idę, i po prostu idę. Zawsze mówię, mistrzowie, prowadźcie. To nie trzeba całej formuły otwarcia, bo w momencie, kiedy już jesteśmy zapoznani, zaprzyjaźnieni z naszymi mistrzami, kiedy robimy to codziennie, to my jesteśmy zaprzyjaźnieni. I oni wiedzą, że na wyraźne moje mistrzowie, pomóżcie, oni już wiedzą, że mają mi pomóc. Ja nie muszę wtedy siedzieć, otwierać formuły, kiedy chcę wejść w kroniki Akasze, pomedytować, posiedzieć, poczuć tą bezwarunkową miłość, to odmawiam całą formułę. To jest modlitwa, która pozwala nam się dostać do wymiaru kronik Akaszy. Także kochani, coś przepięknego, coś cudnego. Zapraszam na sesję, ale też zapraszam do tego, żeby słuchać swojego wewnętrznego ja. I kiedy nie wiemy, czy to jest dobra droga, poprośmy, zapytajmy. Poprośmy o znaki, o piórka, o serduszka, o podpowiedzi, o różne rzeczy. Ostatnio ktoś mi przysłał, kto to ja wiem, tylko nie będę tutaj głośno mówić. Ostatnio dostałam wiadomość, ktoś miał pytanie i zadawał pytanie. Słuchajcie, otworzyła ta osoba ten barka i pod kapselkiem było. No po prostu było tak napisane, że no nie szło tego inaczej zinterpretować. No było napisane to, co było napisane. I osoba dokładnie wiedziała, co zrobić, bo bardzo się zastanawiała. Czy tak, czy tak. I tam była napisana odpowiedź. No to było niesamowite. Ale tak działa wszechświat.
tak po prostu, kochani, działa. W momencie, kiedy zaczynamy z Nim współpracować, kiedy zaczynamy współpracować z naszymi aniołami, mistrzami, oni nas prowadzą. Jesteśmy prowadzeni, nie jesteśmy sami. I dzisiaj popytajcie się, czy to, co robię, jest dobre dla mnie? I poobserwujcie swoje ciało, czy coś czujecie. A ja Was przytulam. Życzę cudownego wtorku tym wszystkim, którzy zmagają się z żywiołem wody. Wiecie, żywioł wody i oczyszcza, ale też i widać niszczy. Wysyłam dużo mocy, wysyłam dużo siły. Wy również, kochani, nie wysyłajcie tam strachu, bólu, żalu, bo on już tam jest. Otoczcie tych ludzi siłą, mocą. Jak możemy, nie możemy pomóc fizycznie, to pomóżmy mentalnie. Wesprzyjmy tych ludzi. Otoczmy ich siłą i miłością i spokojem. Ciężko się takie słowa mówi, ale kiedy je przyjmiemy, że energia działa, kochani, to działa. Przytulam Was wszystkich bardzo mocno. Cudownego wtorku, Magda.